Wyznaczyliśmy trasę przejścia tej akcji. Jest to trasa uczęszczana, jest część jest trasą rowerową. Mamy przygotowane worki, rękawiczki. Nie ma śniegu, nie ma tej pokrywy śnieżnej, więc te śmieci są widoczne, rażą, więc jest to dobry czas, żeby je posprzątać. Mieszkamy na Miechowicach. Od małego dzieci korzystają z lasu. Ja też tu mieszkam od 5 roku życia, więc las nam jak własną kieszeń. Nieraz jak chodzimy razem na spacery do lasu, to zbieramy śmieci, bo niestety dużo jest tych śmieci w naszym lesie. No i też chciałam pokazać dzieciom, że można coś zrobić dobrego dla lasu, dla przyrody. To jest też pewna forma odpowiedzialności za tą przyrodę, tak? Często nie zwracamy na to uwagi jako społeczeństwo, że pewne rzeczy mają wpływ, pewne nasze działania mają wpływ na to, jak wygląda środowisko, nasze otoczenie. Wydaje mi się, że takie akcje są potrzebne, między innymi też po to, żeby budować tą świadomość. Nie tyle wśród dorosłych, co również wśród młodzieży, no bo to oni w przyszłości będą dbać o tereny Bytomia i myślę, że całego kraju i całego świata. To jest nasza własność, ale własność zawsze pociąga odpowiedzialność. Jeżeli ja coś mam, to muszę o coś dbać. Nie mogę tego zanieczyścić, nie mogę tego zniszczyć, ale niestety tak się to dzieje.